Hejka, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam Was powitać w odcinku dosyć specjalnym. I chciałam również podziękować za to, że jest nas już tak dużo. I no, zaczynajmy. Więc tak, pierwszymi smaczkami, to może Wam tak ogólnie będę pokazywać. Pierwszymi smaczkami są to smaczki z Pedigree. Testy Bites z wolą, nie wiem, i Bruncio je nawet lubi. Ale Bruncia nie lubi pod względem ich, że są twarde. Kolejne smaczki jest pewnie wszystkich Central Fresh i to są trzy w jednym. Z nich był test na kanale, nie będę się tutaj na nich używać i zapraszam na test. Craft Pire Chicken. To wygląda tak. To są takie... takie po prostu... I to jest 60%, niestety, kurczaka. Active Pet, kabanoce drobiowe. Przełożyłam te kosteczki do opakowania, bo znalazłam opakowanie po tych kosteczkach i no. Jest Abacus, smaczka Ogwe Identix, przysmak dentystyczny. I ogólnie no. Brunosa smaku Rishals, to się czyta, nie wiem. Są takie bekony. Mamy jednego kabanosa dla kota, bo połowę dałam mojej babci dla psa i połowę dałam Brunusiowi do organizerka. Pamiętacie, w poprzedniej aktualizacji były dwa kabanosy, więc z tego drugiego zrobiłam właśnie taki motyw. Różnego rodzaju opakowanie do denka, wszystko z tego kartonu. Teraz pokażę Wam, co się znajduje w takim organizerze. Więc tak, dwie takie markizy z Pedigree. I Bruncia nawet je lubi. Dwa takie paseczki, znaczy nie to, że dwa, tylko półtorej takiego paseczka o smaku bakonowym. Trzy paseczki o smaku takim kurczakowym. To jest taki suszony kurczaczek. Tutaj taki niedogryziony ten przysmak z Puriny. A tutaj mamy jeszcze jedną połóweczkę. Dużo różnych takich połamanych właśnie tych z Pedigree Testy Bites. Wiem, co jest te pół kabanosika do kota. Tutaj mamy jeszcze dwa takie kawałeczki z tego Puriny Wszystkie z Piknik. Dwa takie kawałeczki jakiegoś tam. To jest też po smaku kurczaka, ale to już takie po prostu nam czarne się zrobiły, takie twarde. No to teraz kolejny organizerk. Razem z ciasteczkami. Więc tak. Tutaj mamy ciasteczka z Biskrok. A tutaj mam te ciasteczka, które kupiłam w Kiku i ja naprawdę nie pamiętam, za ile one były. Ciasteczek jest tutaj tyle. To wszystko. Jeżeli byście chcieli więcej takich aktualizacji, to piszcie w komentarzu. Pa!